Witam Was w moim barze. W kolejnym odcinku naszej miniserii Domowy Barek. Ostatnio poświęciliśmy czas temu, jak wybrać, czym się kierować, jak wykorzystywać wódkę, gin, rum, tequilę. Na Waszą prośbę tym razem whisky. No a whisky to jest wielkie morze whisky. O ile możemy sobie spojrzeć na statystyki, to przyrost konsumpcji wódki w Polsce, przynajmniej z danych, które ja dostałem, to w zeszłym roku było to 2%. No więcej już wody się nie da. Ale za to whisky, słuchajcie, to był przyrost to jakieś 5%. W związku z czym nie dziwię się, jest ogrom produktów na rynku Polski. I teraz, czym się kierować, żeby wybrać jak najlepszą i jak odpowiednio stosować. W związku z czym, dzisiaj whisky irlandzka i whisky szkocka. No bo przecież tam się wszystko zaczęło. No właśnie, w Szkocji czy w Irlandii? Macie rację, w Irlandii. W Irlandii, Irlandia jako ojczyzna whisky, ponoć produkt, jaki pierwszy tam zaczęto destylować, jeszcze wtedy, broń Boże, się nie nazywał whisky, tylko ten produkt nazywał się pocin. Tak to się wymawia i możecie kupić coś takiego w Polsce. Może akurat nie od Glendalow jest oczywiście, uczyłem się tej nazwy wymawiać, ale też widziałem od innych producentów pocin. To również często określane jest mianem White Dog czy też Green Whisky, czyli tak naprawdę whisky, która jeszcze nie była starzona w beczce. No bo pamiętajmy, kolor whisky zawsze zawdzięcza beczce. Zaraz po destylacji każdy produkt jest bezbarwny, tak jak to. Czyli whisky przed wsadzeniem do beczki, można nazwać, że w Irlandii jest to właśnie pocin. No i taki dobry bimberek. Tak pachnie. W przypadku whisky irlandzkiej i szkockiej różnice przy produkcji są takie, iż oczywiście w obydwu wypadkach wszystko zaczyna się od whisky single malt, czyli pojedynczej słodowej. Pojedyncza słodowa, single malt, to jest whisky, gdzie została wyprodukowana wyłącznie ze słodu jęczmiennego i wyłącznie w jednej określonej destylarni. I to są, słuchajcie, tak zwane single malt. Bardzo cenione i ja myślę, że single maltom w ogóle poświęcimy cały oddzielny odcinek. Dziś skupimy się na tym odłamie whisky szkockiej i irlandzkiej, który konsumowany jest ponad 80% na świecie, czyli whisky blended. Jak się robi whisky blended? Bierze się odpowiednią mieszankę single maltów od różnych producentów z różnych destylarni, żeby to miało taki aromatyczny swój, odpowiednią harmonię, to tam się dobiera i dodaje się taniej wypełniać pod postacią whisky, tak whisky zbożowej. I wtedy z połączenia kilkunastu single maltów i kilku whisky zbożowych powstaje na whisky blended, czyli dokładnie to są te whisky, które znacie ze sklepów. Są najbardziej popularne, bo tak jak powiedziałem, ponad 80% konsumpcji na świecie to są właśnie whisky blended i im poświęcam dzisiejszy odcinek. Zacznijmy od Irlandii. Trzeba sobie powiedzieć, że o ile produktów szkockich jest o tyle, to jeżeli chodzi o Irlandię, to Irlandia dopiero zaczyna, no może nie zaczyna, bo już to zaczęli dość mocno, na przełomie wieków, budują się kolejne destylarnie, natomiast tam produkcja jest mimo wszystko dużo mniejsza niż Szkocja, to również wynika z pewnych zawirowań historycznych. Najbardziej znane marki podstawowe to oczywiście jest Jameson, którego znajdziecie w dyskontach, myślę, nie wiem, ale może tak. Na pewno Tullamore i Bushmills. Bushmillsa widziałem, to na pewno. Trzy podstawowe irlandzkie whisky. Jakie wykorzystywać? No to są klasyczne blendy, tak zwane NAS, czyli Non-Age Statement. Tego napisu nie znajdziecie na etykiecie. Natomiast co on mówi? On mówi nam to, iż nie mamy tutaj pokazanego konkretnego rocznika. Szukam, patrzę, czy mam tutaj... O, zwróćmy uwagę. Mamy whisky. Tullamore Dew 12-letnią, co oznacza 12, iż najmłodszy składnik, który tutaj jest w środku, czyli ta najmłodsza beczka, miała 12 lat. Czyli najmłodszy jest 12, może się okazać, że w środku jest 15, może 20, prawda? Natomiast w przypadku Non-Age Statement, Tullamore Dew, Bushmills, Jameson zaznaczam, niektórzy mówią Jameson, ale mówi się Jameson, to są podstawowe blendy, z którymi naprawdę krzywdy nie będzie, możecie je pić podobnie jak podstawowe blendy szkockie, do których zaraz przejdę.
nie spotkacie na naszym rynku whisky irlandzkiej z niskiej półki, takiej wiecie, bardzo niskiej. Przynajmniej ja tego nie spotkałem, bo po prostu ta irlandzka jest dużo mniej popularna niż szkocka, może tego na rynku zbyt wiele nie ma. Jeżeli Wam zasmakuje whisky irlandzka, bo jednak różnice aromatyczne pomiędzy podstawową irlandzką a podstawową szkocką są, one wynikają przede wszystkim tu w większości przypadków jest potrójna destylacja, tu jest podwójna, tutaj jest słód jęczmienny suszony w dymie torfowym, tutaj jest węgiel przede wszystkim, w związku z czym tu węgiel i torf, o tak powinienem powiedzieć, w związku z czym różnice smakowe będą. Przy tych podstawowych, czy ja wiem, czy jakbym komuś nalał Jamesona Tullamore'a, nawet jakiemuś znawcy, to czy by był w stanie rozpoznać, która jest która? Wątpliwe jest. Nie wiem, czy ja bym był w stanie. Jeżeli już zasmakujecie w irlandzkie whisky, warto jest popróbować whisky mieszanych z wyższej półki, jak wspomniany Glendalough, ten akurat leżakował w trzech różnych beczkach, czy też blend, tutaj mamy, o, podwójne beczki. Glendalough również robi gin, mówiłem o nim, również robi single malty, ale o tym, tak jak powiedziałem, w przyszłości. Ważnym też jest to, iż możecie poszukać blendów irlandzkich, które będą, tak jak na przykład tutaj Jameson, był finiszowany w beczkach po piwie. Czy w końcu Tullamore Dew finiszowany w beczkach po sherry. Więc takich możliwości jest dość dużo. Różnych aromatów dodatkowych, no irlandzka whisky kombinuje, tak jak wszyscy kombinują. Różne beczki, różny okres starzenia i tak dalej, i tak dalej. To tak w skrócie, jeżeli chodzi o irlandzką whisky. Przejdźmy teraz do szkockiej. No i szkocką bym podzielił na takie, szkocką whisky mieszaną, blended, podzieliłbym na takie trzy grupy. Pierwsza grupa to jest whisky, której raczej nie mieszałbym z dobrą kolą. Z jakiego powodu? Popsujecie dobrą kolę. Czyli są to te whisky, słuchajcie, kiedyś zrobiłem coś takiego z moimi kumplami, że zadanie było, każdy miał kupić jak najtańszą whisky, jaką znajdzie w dyskoncie, po czym robiliśmy tak zwany blind test, próbowaliśmy i wybieraliśmy na ślepo, która jest najlepsza. Słuchajcie, wygrał Joe Poker, który kosztował bodajże 29,90. O, wygrał. Mimo, że kosztował, on był najtańszy, to wygrał aromatycznie, smakowo. I oczywiście potem musieliśmy czymś dobrym popić, ale autentyczna sprawa. Chciałbym, żebyście pamiętali o tym, co powtarzam zawsze. Szukajcie na etykiecie tego, czego producent nie chce tam napisać. Albo przede wszystkim czytajcie etykiety. Tu mam napisane, proszę bardzo, jest napisane, że jest to blended whisky. Fajnie, whisky mieszane. Ale skąd? No więc tak, ta whisky jest to mieszanka bardzo uważnie wyselekcjonowanych whisky amerykańskich, europejskich i indyjskich. Tak mówiłem, słuchajcie, Indie są największym producentem whisky na świecie, chyba tak, na pewno największym konsumentem. W związku z czym tak, no tej whisky też się wykorzystuje do mieszania w blendach. W związku z czym ta whisky, ani ona szkocka, ani ona irlandzka. Jest to po prostu mieszanina tego, co zostało na placu boju. Co my tutaj mamy? No tu już przynajmniej mamy napisane, że jest to whisky szkocka. Ale jeżeli pozwolicie, nie poświęcę im zbyt wiele czasu, a wy nie poświęcajcie im nawet coli. Produkty, które są najbardziej znane, najbardziej rozpoznawalne, oczywiście Johnny, Ballantine's, tu, te wszystkie sprawy. Ta? To są produkty, które bym powiedział, ok, fajnie, od tego można zacząć. Czyli z ceną, jeżeli będziecie mieli cenę w dyskoncie czy gdziekolwiek poniżej 400 zł za 0,7, to bym się głęboko zastanowił, czy to pić. Jeżeli mamy coś w okolicach właśnie 40 powyżej, co akurat wychodzą te produkty, tak, na to już można spojrzeć. To również, tak jak mówiłem w przypadku irlandzkich whisky, to są non-age statement. No właśnie. Co oznacza Label 5? Wątpię, żeby to oznaczało, że 5 lat leżakowała w beczce. Dobrej jakości, podstawowa blended whisky, ale piątka? Po prostu taka jest nazwa. Już. To są whisky, które zgodnie z definicją Unii Europejskiej musiały leżakować w beczkach minimum 3 lata. Prawda? Niestety definicja nie mówi,
jak beczka wcześniej była potraktowana, ile razy była użyta, bo to słuchajcie, to jest tak jak z beczką, ja często to porównuję, użycie beczki do torebki herbaty, prawda? Za pierwszym razem beczkę wykorzystasz, fajnie, aromaty masz max, ale za drugim razem, prawda? To tak jak szczurka, zaparzamy herbatkę świeżą, chwila, moment, mamy herbatkę pełnowartościową, ale jak tego szczurka będziemy drugi raz, no to się okazuje, że trzeba czekać, a aromatów też nie będzie zbyt wiele. W związku z czym tu jest taka luka prawna, że tak naprawdę nie powiedzą nam, wiemy, że 3 lata w beczce, ale nie powiedzą nam, czy ta beczka przypadkiem nie była 10 raz używana, prawda, i nie jest już wyżęta maksymalnie. Przy wyborze whisky warto jest też sugerować się kolorem butelki. Oczywiście kolorem whisky, kochani, bo czym ciemniejsza, to znaczy, że dłużej leżakowała w beczce, bo jej składowe dłużej leżakowały w beczce. To jest takie pierwsze, co możemy zauważyć bez czytania etykiety. I niektórzy producenci na przykład, ponieważ mają kiepską whisky albo leżakowało to w beczkach wyżętych, no to na przykład, nie wiem czy akurat w tym wypadku, ale J&B daje tutaj kolor butelki zielony. No bo jakby nie dali zielonego, to by się okazało, że ona jest, no nie wiem co przypomina, nie chcę tego mówić przed kamerą, ale byłoby naprawdę delikatnie brązowiutka. W związku z czym kolor whisky tak. Jeżeli producent butelkę ma kolorową, to może chce coś kolorową ciemną, może chce coś ukryć. Wracając do naszych podstawowych, których możecie mieć różne wersje. Tu jest, proszę Państwa, Grants, który był leżakował w beczkach po piwie Ale. Różnice między tym, a na przykład klasycznym, to są bardzo delikatne niuanse. To już przy zabawach bardziej degustacyjnych. Normalnie potraktowałbym to do tego samego gara, czyli podstawowe blended whisky pijalne. I w tym wypadku z kolą, tak. Ze Sprite'em, tak. Nie popsujecie coli, nie popsujecie Sprite'a. Whisky sour, tak, czemu nie? Można z tym zrobić. Jakieś podstawowe, jakieś kombinacje. Jeżeli już chcecie pobawić się w lepsze koktajle, to trzeba by było sięgnąć po blended whisky, która będzie starzona, no tak, z minimum 12 lat, prawda? Przypominam, 12 lat, czyli najmłodszy składnik w środku 12-letni. I tutaj wiadomo, że już będzie to dużo bardziej bogate, bo czym dłużej w tej beczce, tym więcej aromatów dębu, karmelu, wanilii i to tutaj będzie, wasz koktajl będzie dużo bardziej zharmonizowany, bardziej pełny. W związku z czym, tak, sięgnąłbym po 12-letnią przy robieniu drinków, przy piciu na lodzie. Tak, no, krzywdy nie będzie, ale jeżeli chcecie napić się dobrej whisky, i nie mówię tu o single malt, ale o blended whisky, no to sięgnąłbym po whisky, która była starzona, o na przykład tutaj mam pięknego Dimplaza 15-letniego, czy też Grantsa, jeszcze chyba w starej, unikalnej butelce 18-letniego. No o tym nie wspomnę, a właściwie to dlaczego on ma czarną, ciemną butelkę? Mam nadzieję, że nie mają nic do ukrycia. Tak więc kochani, pierwsze whisky, które prezentowałem, jeżeli chodzi o Szkocję, zapomnijmy, że je w ogóle pokazywałem. Podstawowe blendy, tak, do podstawowych koktajli. Jeżeli życzymy sobie popić to i tak jak mówię, poniżej 50 zł bym nie kupował, no dobra, poniżej 40 bym nie kupował, no chyba, że są to marki, które są rozpoznawalne, takie jak te. To do podstawowych koktajli tak, cola, Sprite, sour. Jeżeli znowuż na lodzie, czy też w koktajlach, albo inaczej, w koktajlach bardziej rozbudowanych, pełnych, jeżeli wam będzie zależało naprawdę na tym smaku, będą to receptury z naszego bloga, no to wtedy bym sięgnął po 12-letnią minimum. Prawda? Ją również można pić na lodzie, ale jeżeli będziecie chcieli bardziej lodować, to bym szedł w tym kierunku już starzonych blendów 15, 18 czy też 30-letnich. Jak przekowywać? Pamiętać, żeby dokręcać i uważać na korek, żebyście korka nie urwali, dlatego jeżeli macie butelkę z korkiem, akurat wszystkie mam z nakrętką, jeżeli macie butelkę z korkiem, to pamiętajcie, że jeżeli chcecie ją trzymać dłużej, trzymajcie ją na płasko, wtedy korek się nawodni, nie wyschnie, bo jak wyschnie, to się urwie albo będzie wpuszczał powietrze do środka i w ogóle. Może się to nie popsuje, ale nie będzie to zbyt atrakcyjne, jak będziecie komuś polewać. Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o whisky blended irlandzkie, szkockie. Jeżeli macie jakieś pytania, to standardowo odpowiem w komentarzach, może mniej lub bardziej wymijająco, jeżeli nie będę znał odpowiedzi na jakieś zadane pytanie. Liczę na to, że troszeczkę wam otworzyłem oczy, poszerzyłem wiedzę, tak więc zapraszam was, kochani, do
kolejnego odcinka. Oczywiście dziękuję wszystkim za subskrypcję, dzwoneczki, lajki i tym podobne rzeczy. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Domowy Podcast.